słabych zawodników mają przez Zagumny, Wrona, Samika, Polek, Łapczyński. To są dobrzy zawodnicy, także tym bardziej cieszy nasze dzisiejsze zwycięstwo. Zapytam o mecz piątkowy. Kolejny trudny rywal. Też mecz, w którym nie będziecie znowu faworytem, prawda? Mecz meczowy nierówny. Jastrzębie w tej chwili gra bardzo dobrze. Ale to nie znaczy, że my się poddamy. Będziemy walczyć. Mamy jakiś pomysł na grę przeciwko nim. Jak się uda nam to realizować, to będziemy starali się ich ugryźć. A może się uda, może na tej fali z pomocą naszych kibiców. Jestem pewny, że na piątek będzie pełna hala i może odfrunie. Zatrzymać Oliwę. Tak jak powiedziałem, mamy sposób, nie będę go zdradzał teraz, zobaczycie w piątek. Dobry mecz, z jednej i z drugiej strony masę wymian, emocji, kontr, obron. Nieźle. Ja uważam, że tak ten mecz kibic powiem wyjdzie stąd, powinien być zadowolony, bo naprawdę było dzisiaj kawał niezłej siatkówki. No poza tym czwartym setem, trzecim setem, gdzie odjechał nam Radom od razu na początku seta, a później nasze ryzyko się nie opłaciło, bo nawet nie ryzyko, no nasze próby gonienia spowodowały błędy. I później to tak to wyglądało, ale generalnie trzy sety na przewagi, trzy sety, gdzie wszystko szło równo. No zabrakło nam tej końcówki czwartego seta, bo dajemy czwartego seta błędy na zagrywce i kiwką w antenkę. No a tak to nie, no, tutaj nie wolno tak grać, no nie, trzeba na wymianę pójść. No, znowu nam zabrakło tej kontry i wysokiej piłki, no znowu kolejny raz, no kolejny mecz, niestety.